Odpuszczenie grzechu wymagało ofiary, a teraz przyszedł czas na pokutę. Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z książką. Dzisiaj przychodzę do Was z trzecią książką Maxa Czarneya z serii z komisarzem Erykiem Deryło, czyli z pokutą. Jak zapewne wiecie, albo może domyślacie się, a jeżeli nie wiecie, to już będziecie wiedzieć, uwielbiam książki Maxa Czarneya i tak samo uwielbiam Maxa. I to uwielbienie nie jest dlatego, że czy Max jest z Lublina, czy aż cztery książki Maxa są osadzone w Lublinie, chociaż to jest fajne, ale to uwielbienie jest za to, co się dzieje w tych książkach i za to, co autor robi z samym czytelnikiem. Dzisiaj pokuta, więc o czym jest ta książka? Brutalny, seryjny morderca 4X w końcu zostaje schwytany przez policję. Jednak to nie jest koniec całego koszmaru, ponieważ wkrótce zostają znalezione, zmasakrowane zwłoki. I mimo, że zatrzymany psychopata nie miał możliwości dokonania tej zbrodni, to i tak zna wszystkie jej szczegóły. Komisarz Erik Deryło musi podjąć grę z mordercą, której stawką będzie nie tylko życie niewinnych osób, ale też i dusza samego śledczego. Demony z przeszłości policjanta nie dają o sobie zapomnieć, a odżywające okrutne wydarzenia sprzed lat zaczynają przyprawiać go o szaleństwo. Dwie poprzednie części, czyli Grzech i Ofiara, bardzo mi się spodobały, ale z tych trzech części, jak dla mnie, to Pokuta jest tą najlepszą książką. I Max nie byłby sobą, gdyby nie namieszał w głowie czytelnika. Ja w Ofierze znalazłam taki jeden mały fragment, po którym miałam pewniaka, kto może być mordercą. I czytając Pokutę, czekałam na ten moment, kiedy te moje przypuszczenia się potwierdzą. Jednak nie było tak łatwo, bo zaraz na początku książki miałam tak zaserwowane informacje, że te moje tropy musiały pójść w niepamięć i od nowa musiałam się zastanawiać, kto za tym wszystkim stoi, ale pod koniec książki moje przypuszczenia się potwierdziły, więc jestem z siebie dumna. Oczywiście w Pokucie jest mrocznie, jest krwawo, jest napięcie, czyli praktycznie wszystko to, do czego do tej pory nas autor przyzwyczaił w swoich książkach. Ale nie ukrywam, że sam opis zachowań tego zatrzymanego psychopaty, czy nawet to, jak on rozmawiał z naszym komisarzem Erykiem Deryło, no to już mi sprawiało jakieś tam delikatne ciarki na plecach. Nie dało się obok tego przejść tak obojętnie, że to jest taka zwykła rozmowa. No i też nie można tutaj zapomnieć o tym, jak pod koniec książki został przez los potraktowany nasz komisarz Erik Deryło. No, nie wiem, jak można mu było coś takiego zrobić. W momencie czytania tej sytuacji zrobiło mi się przykro, ale to już zostawiam Wam też do oceny, jeżeli przeczytacie tę książkę. Krótko podsumowując, krótkie rozdziały dalej też są utrzymane w tej książce. Oczywiście szybko się czyta, tak jak i poprzednie, czyli Grzech i Ofiarę. No niewątpliwie wciąga, ale co najważniejsze, bo ostatnio miałam też zadane pytanie przez moją koleżankę, bo jak ona była w Empiku, trafiła na pokutę, skusiła się, to pracownik powiedział, że
można czytać oddzielnie tę książkę, że nie trzeba zachowywać kolejności. Otóż nie jestem za tym. Kolejność trzeba zachować, czyli grzech, ofiara i pokuta, bo te trzy książki dotyczą jednej sprawy, jednego mordercy, także rozdzielanie tej serii, zwłaszcza powiedzmy zaczynając od pokuty, zepsuje całą zabawę i na dobrą sprawę nie będzie wiadomo, czytając samą pokutę, co się działo wcześniej, dlaczego tak wszyscy nienawidzą albo nie znoszą 4X-a, nie zrozumieją całej sprawy. Na dodatek też chyba zrozumienie samego Eryka albo może polubienie komisarza Eryka Deryły, no to będzie takie... Nie będzie pełnej historii, o tak to może określę. Także grzech, ofiara i pokuta to jest jedność i jak dla mnie nie wolno tego rozdzielać, czy po prostu sobie skakać, że najpierw pokuta, ofiara i grzech, albo ofiara, pokuta i grzech, to będzie totalne, bezsensowne czytanie. Więc pamiętajcie, kolejność w tych książkach musi być. No i tak jak wspomniałam na początku, pokuta jak najbardziej mi się podobała. Serdecznie ją Wam polecam, a mi nie pozostaje nic innego jak czekać na kolejne książki Maxa Czorneya. I na tym kończę ten filmik. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. I do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo. Pa!